Jo, tam, a nie wystartuj. Ruszyły! Piękny start. Na czele galopuje Frymuszka. Frymuszka prowadzi na... Ale w tej chwili na czoło stawki wyszła Moderyna. Moderyna Frymuszka, na trzeciej pozycji galopuje Manga. Wyjście na przeciwległą prostą. Frymuszka, Modelina razem, blisko siebie. Na ostatniej pozycji jest Body Grazia. I do celownika 1600 metrów. Modelina tam bardzo mocno poprawił Jamail Al-Khalidiyah. Poprawiła Jamail Al-Khalidiyah i prowadzi. I czołówka składa się z czterech klaczy. 1400 metrów do celownika. Jamail, Modelina, Frymuszka, blisko Manga. 1300 metrów do celownika. Druga, trzecia, czwarta pozycja. Klacze galopują łeb w łeb, a Jamail prowadzi. Odpadła na ostatnią pozycję i jest daleko za stawką Encantada. 1100 metrów do celownika. Jamail na drugiej pozycji galopuje Citava. 700 metrów do celownika i te dwie klacze mają przewagę. Poprawia Eulerta Manga. Na przedostatniej pozycji jest w tej chwili odpadła Frymuszka. Na około 700 metrów przed celownikiem, ale klacze galopują mocno, mocno zgrupowane. Jamail, a na drugiej pozycji jest Eulerta przed wyjściem na prostą. Czołówka się bardzo, bardzo mocno zgrupowała i finisz szeroko, tam dużym polem galopuje Nur Geronette A. Walka 450 metrów do celownika. Tam przy bandzie przecisnęła się harfistka, ale do celownika jeszcze jest 400 metrów. Bardzo dobrze po zewnętrznej Nur Geronette. I Nur Geronette obejmuje prowadzenie polem Amadeja i harfistka. I te trzy klacze rozgrywają wyścig. I na czele w tej chwili zdecydowanie jest Amadeja. Amadeja, a na drugą pozycję wysuwa się Body Grazia w tej chwili. Amadea, Body Grazia, na trzeciej pozycji Nur Geronette, tak mijają celownik. Na czwartym miejscu przygalopowała Eulerta i harfistka na piątym.